Odbyło się spotkanie Ruchu dla Grudziądza, w którym uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk, a którego celem było podsumowanie i ocena bieżących spraw oraz wydarzeń w Grudziądzu. Spotkanie miało na celu przygotowanie zagadnień tematycznych związanych z przygotowaniem propozycji do tworzonego programu spotkań stowarzyszenia. Podczas spotkania głos zabrał był prezydent Grudziądza Andrzej Wiśniewski, który wygłosił obszerną analizę aktualnej sytuacji miasta. Poruszył w niej sprawy związane z powstającą elektrownią gazową, Solankami, sytuacją MZK, a także planowanym remontem w Parku Miejskim w Grudziądzu. Kilkukrotni uczestnicy spotkania odnosili się do sprawy zadłużenia miasta i samego szpitala. Zapraszamy również do osobnego materiału wideo, który prezentuje przebieg spotkania i wypowiedzi poszczególnych osób. Kolejne spotkanie Ruchu dla Grudziądza, tym razem chyba jeszcze w szerszym gronie niż poprzednio. Tak, dzisiejsze spotkanie było takim spotkaniem, powiem, programowym. Została dokonana taka ogólna ocena sytuacji miejskiej w Grudziądzu przez pana Andrzeja Wiśniewskiego, byłego prezydenta. Myślę, że dość szczegółowo dotykała wszystkich najważniejszych zagadnień związanych z miastem. Taka ocena jest potrzebna oczywiście w kontekście naszych przyszłych działań, programu wyborczego, wyborów samorządowych i tak dalej. Musimy się dość szczegółowy sposób zastanawiać się, jak zmienić tą, no powiem wprost, tragiczną sytuację w mieście Grudziądzu, przynajmniej jeżeli chodzi o bezrobocie, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi też o zasobność mieszkańców, bo musimy niestety starać się o to, aby w Grudziądzu nie tylko zasiłki socjalne i najniższe pensje krajowe dominowały, ale żeby ten wzrost dochodowości był racjonalny i powroty młodych ludzi do Grudziądza także miały miejsce. Były także poruszane jeszcze inne tematy związane z wycinką drzew w Parku Miejskim, a co dotyczy tak zwanej modernizacji tego parku, oczywiście uważam, że jest to proces niszczenia naturalnego obszaru zieleni, powiem wprost zabytkowego, który od ponad 100 lat służył mieszkańcom, w zasadzie stanowił takie płuca dla miasta. Dzisiaj planowana wycinka tego starodrzewu w liczbie 162, no jest bardzo niepokojąca i w zasadzie należy do tego tematu na pewno podejść z pewną troską generalnie zastanawiamy się nawet nad protestem, który należy wyartykułować. Tutaj też kwestia zadłużenia miasta, poruszana miasta, szpitala. Temat co prawda dosyć długo już ciągnięty tutaj, niemniej chyba jednak ostatnio coraz bardziej wychodzący tutaj na wierzch. Polityka finansowa miasta też jest bardzo niepokojąca. Wiemy o dużym zadłużeniu miasta, które sięga też już prawie ponad 250 milionów, ale także musimy zastanowić się nad zadłużeniem spółek powołanych do istnienia. Oczywiście musimy spłacić budowę nowego szpitala, zadłużenie szpitala, też niezapłacone nadwykonania, które są też przedmiotem roszczenia sądowego. Nie wiadomo, czy będą zrealizowane. To są wszystkie kwestie finansowe, które są także podległe miastu i nad którym pan prezydent Malinowski musi się niestety, ale mocno pochylić, czego my jako radni w sposób tutaj szczególny nie widzimy. Jeszcze tutaj taka jedna kwestia poruszona została, tej gazowni, która ma powstać. Tutaj prezydent miasta kilkukrotnie wskazywał na to, że będą dochody dla miasta w postaci podatków. Jak pan to skomentuje? No, prezydent miasta mówił o podatku od nieruchomości, ale nie wiem, bo czy ten podatek został tak de facto wyliczony naprawdę, czy są jakieś podpisane porozumienia, umowy, czy wynika to z jakichś dokumentów. Natomiast ta inwestycja budzi u mnie dosyć duże kontrowersje z tego względu, że mówimy o perspektywie budowy dużego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego w samym lesie nad Jeziorem Rudnickim z użyciem naszych grudziąckich solanek i w kontekście właśnie budowy tej elektrowni w pobliżu wygląda to razem bardzo dziwnie. No, nie wydaje mi się możliwe, aby jakikolwiek poważny inwestor z Europy Zachodniej, czy też nawet z Polski, posiadający duże pieniądze, chciałby je stracić na inwestycje w stosunku do miejsca, wokół którego zlokalizowane są takie wielkie przedsięwzięcia, takie duże gabaryty przemysłowe. No i tutaj właśnie dopytam, bo był wyjazd radnych do podobnego ośrodka za granicą, prawda? Czy ktoś z radnych opozycji był? Oczywiście, była nasza koleżanka, była na tym wyjeździe, była w delegacji. Tamtejsze warunki jak gdyby dopuszczają taką możliwość takiej lokalizacji. Być może emisja jakichś, prawda, substancji toksycznych i tak dalej, ona jest na minimalnym poziomie. Szkodliwość dla środowiska nie jest aż tak wielka, aczkolwiek gromadzenie gazu, magazynowanie może tutaj budzić szereg wątpliwości. No na pewno nie sama lokalizacja tego przedsięwzięcia, tak jak powiedziałem, w kontekście
kontekście całej tego jeziora, zasobów leśnych, które tam są, szpitala też, który jest nieopodal. No, wygląda to bardzo dziwnie, budzi daleko idące kontrowersje. To znaczy pierwszą podstawową kwestią jest przekazywanie więcej informacji przez grudziąckie media. Przede wszystkim tego, co się dzieje na sesjach. Gdyby ta informacja, szczegółowa informacja, co w poszczególnych projektach uchwał działo się, jak przebiegała dyskusja, jak radni głosowali, była przekazywana mieszkańcom Grudziądza, to jest jasno określony kierunek. Myślę, że my z naszej strony, jeżeli chodzi o opozycję, jesteśmy bardzo aktywni. Reagujemy praktycznie na każdą istotną uchwałę, przygotowując oświadczenia, przygotowując stanowiska, zabierając głos w różnych kwestiach, więc nasza aktywność jest ogromna. Jako klub radnych PiS RDG od pewnego czasu robimy konferencję prasową, ale powtarzam, najważniejsze jest to, żeby wszystkie grudziąckie media, te regionalne, lokalne, przekazywały informacje z tego, co się dzieje. I tak jak powiedziałem, czym więcej tych informacji będzie, tym więcej mieszkańcy Grudziądza będą wiedzieli o sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym mieście. Może zadam tutaj pytanie, może to nie bezpośrednio do pana, ale jako ogólnie do Urzędu Miasta, do radnych może. Czy kiedyś może pojawiła się taka koncepcja transmisji, tak jak na przykład w Sejmiku Wojewódzkim, w niektórych miastach też tak to jest. Czy w ogóle słyszał o czymś tam, kim pan może? Znaczy tego typu sugestie się pojawiały niejednokrotnie. Ja jestem głęboko przekonany, że jeżeli taka relacja byłaby z sesji, pełna relacja z sesji, to jestem głęboko też przekonany w to, że to byłoby bardzo niewygodne dla prezydenta, dla radnych Platformy, ponieważ po tamtej stronie nie dzieje się nic. Znaczy tam może dwie, trzy osoby zabierają głos, pozostałe są biernymi uczestnikami i tylko i wyłącznie podnoszą rękę zgodnie z sugestią pana prezydenta, jak mają głosować. Więc to byłoby jak najbardziej wskazane. Cały czas powtarzam, czym więcej informacji o tym, co się dzieje w mieście, tym bardziej społeczeństwo jest wyedukowane, posiadające pewną wiedzę, więc przy wyborach samorządowych na pewno te decyzje, kogo wybrać na prezydenta, jakich radnych, kandydatów na radnych wybrać, będzie po prostu większa. No tak, opieram to na tym, że jakiekolwiek działania, jakiekolwiek rozmowy, próby rozmów z władzami, z radnymi nic nie dają. Zapraszamy ich na spotkania. Takim przykładem było spotkanie na temat bezrobocia, gdzie poza dwoma radnymi nikt nie przybył. I takie mówienie, spotykanie się praktycznie od 7 lat to nic nie daje, bo możemy porozmawiać o wycince drzew, to jest bardzo ważna sprawa, o solankach, o gospodarce, o bezrobocie, ale co dalej? Niektóre przykłady podawane przez mieszkańców świadczą wręcz o sabotażu, o celowych działaniach, na niekorzyść miasta, na niekorzyść mieszkańców, na niekorzyść tego, co się w Grudziądzu dzieje. Oczywiście na to muszą być dowody, ale do wszystkiego idzie dojść. I następna sprawa tym związana to jest udział tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego w tym wszystkim. Musimy robić coraz więcej konferencji, pokazywać, zapraszać prezydenta, przyjdzie czy nie, to jego sprawa. Dobrze się do tych spotkań przygotować. Władze również, prezydent Malinowski, Platforma Obywatelska w jednym z punktów obiecały, że zrealizują w tej kadencji, troszeczkę czasu jeszcze zostało, tak zwane centra aktywności obywatelskiej na wszystkich oddziałach. Będą to pomieszczenia wyposażone w internet, w komputery, w tablice multimedialne, gdzie można się spotkać, dyskutować, mieszkańcy między sobą i również z władzą. Do tego nie doszło, nic nie zrobiono. Również miały być wyznaczone przez Urząd Miasta osoby, tak zwanej łącznicy, pełnomocnicy do spraw kontaktu z poszczególnymi osiedlami. Zero efektów. Nie wiem, kiedy ta sprawa zostanie rozwiązana, ale to myślę, że to są te obiecanki, cesanki, jakich wiele tutaj złożył Robert Malinowski, jego partia, czyli Platforma Obywatelska. Apelował pan tutaj dzisiaj, żeby, że tak powiem, działać na terenie tutaj lokalnym ponad podziałami partyjnymi. Czy to jest możliwe? Bo jednak różnice programowe, czasami naciski odgórne różnych partii politycznych no, są dosyć silne. Moje doświadczenia z ostatnich tych kilku lat, czyli praktycznie od 2006 roku, wskazuje, że jest bardzo trudno. Niestety, bo jeśli byśmy mówili wspólnym głosem, jeśli dobro Grudziądz, w którym mieszkamy, żeśmy się urodzili, większość nas, ja również osobiście,
się utożsamiali, myśleli o tym Grudziądzu, to rzeczywiście by wiele spraw można było zmienić. Ale niestety, no, partykularne interesy, czy to partyjne, czy światopoglądowe, czy jakieś inne, no, w wielu przypadkach niweczą próby dogadania się. W Platformie jest inaczej. No, oni może mają dyscyplinę, może tej zasady nie stosują. I jeśli tego społeczeństwo, ugrupowania, czy to społeczne, czy to partyjne, czy to związkowe, czy różnego stowarzyszenia nie zrozumieją, to będzie nam bardzo trudno zaistnieć, no i przełamać, no, te bardzo, naprawdę bardzo złe rządy Roberta Malinowskiego i Platformy Obywatelskiej.